Witam. Dzisiaj opowiem o książce filozofa współczesnego Yuvala Noe Harariego. Jest to filozof pochodzenia żydowskiego, ale to właściwie nie ma większego znaczenia. Ważne jest, co tenże człowiek pisze, bo książka Homo Deus, krótka historia jutra, jest książką bardzo, bardzo ciekawą. Kiedy sięgnąłem po tą książkę, jest to książka, którą podobno czyta Bill Gates, którą podobno czyta Mark Zuckerberg, czy Barack Obama, czyli liderzy lewicowego totalitaryzmu w świecie. Więc pomyślałem sobie, skoro oni tą książkę polecają, to ciekawe, co tam jest w tej książce zawarte. I rzeczywiście książka jest w bardzo wielu punktach mocno szokująca. Natomiast zacznijmy od tego, że generalnie jest to książka bardzo ciekawa. I pomijając to lewicowe podejście do życia, które jest w niej tu i ówdzie prezentowane, delikatnie dosyć, mimo wszystko, to jest tam bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń. Jest to taki, jak dla mnie, zupełnie inny punkt widzenia na świat. Z wieloma tezami autora kompletnie się nie zgadzam. On, wiecie, pisze takie banialuki jak to, że w dzisiejszym świecie kluczowe na przykład jest wola konsumentów, to jest kluczowe, co rządzi światem, oraz że kluczowa jest demokracja i wola w ogóle wyborców, nie? Czyli w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że ani konsumenci, ani wyborcy w ogóle nie mają własnej wolnej woli, tylko są totalnie zmanipulowani przez media, które po prostu ustawiają ich jak tylko chcą. I jak widzimy na przykładzie ostatnich 2 lat, czy obecnie nawet dzisiaj mamy 24 marca, kiedy to mówię, widzimy, jak media sterują ludźmi jak tylko chcą, w którym tylko kierunku. On to pisał na rok przed rozpoczęciem tej sławnej epidemii, więc mógł jeszcze nie wiedzieć tego, co my wiemy dzisiaj. Natomiast już wtedy było bardzo czytelne, jak media sterują ludźmi, ale to zostawię na boku. Yuval Noe uważa na przykład, że czy to chrześcijaństwo, czy to islam, czy to komunizm, czy to faszyzm, czy to kapitalizm, to wszystko jest jedno, to znaczy wszystko to są tak zwane religie, czyli tak zwane ideologie, i to nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy w Jezusa, czy w kapitalizm, tak naprawdę jest to ta sama forma jak gdyby wierzeń, czyli wiara w jakieś odgórnie przyjęte zasady, które rządzą światem. Jego zdaniem oczywiście takich odgórnie przyjętych zasad nie ma, a pokazuje on to tylko po to, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo są prymitywni właściwie. W ogóle Yuval Noe uważa, że człowiek to tak naprawdę biologiczny robot. Właściwie nie ma w nas nic więcej poza, jak on to mówi, algorytmami, chemią, reakcjami fizycznymi, chemicznymi. I na tym się zamyka nasze człowieczeństwo i nie ma w nas nic absolutnie ponad to. Co więcej, on bardzo celnie i bardzo drastycznie ośmiesza chrześcijaństwo w bardzo wielu punktach tej książki. To jest ciekawe, bo mi tą książkę polecił bardzo gorliwy chrześcijanin, katolik, więc nie wiem, czy on rzeczywiście przeczytał tą książkę, czy tylko mi ją polecił, że jest fajna okładka, bo rzeczywiście okładka jest bardzo ładna, w ogóle jak się ją otworzy, jest takie fajne układy scalone, także fajnie rzeczywiście wygląda, jest bardzo ładnie wydana. Ale nie to w tej książce jest najbardziej frapujące i nie to jest najważniejsze, czym chciałbym się podzielić z Wami. Otóż są w tej książce fragmenty, które budzą bardzo duży niepokój mój, ponieważ jako, że jest to współczesny filozof, który jest bardzo mocno promowany przez, tak jak powiedziałem wcześniej, tych liderów totalitaryzmu współczesnego, czyli Zuckerberga, Billa Gatesa i na przykład Baracka Obamę, czyli tą lewicową wierchuszkę. Zobaczcie sobie te elementy, te fragmenty książki, które tutaj dla Was przedstawiam.
Czyli wygląda to, jakby to był rzeczywiście jakiś manifest, czyli pewien plan na przyszłość, i w tej książce znajduje się filozoficzne uzasadnienie tego, żeby na przykład zdecydowanie zredukować ludność świata. No bo przecież jeżeli się przyjmie te założenia za prawdziwe, no to zredukowanie ludności świata jest jak najbardziej na miejscu, prawda? No więc polecam. W sumie książkę polecam, jest bardzo ciekawie napisana, jest tutaj dużo ciekawych spostrzeżeń, dużo daje do myślenia na temat tego, jak wygląda świat. Myślę, że każdy z Was, będąc krytycznie myślącym, z wieloma rzeczami też bardzo się nie będzie zgadzał, ale mimo to, że z czymś można się nie zgadzać, można przyznać temu, że jest to ciekawe spojrzenie, także książkę Homo Deus zdecydowanie polecam.